Loża radiowa. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry, witam serdecznie. Pozwoli pan, że zacznę od takiego osobistego akcentu. Usłyszałem wczoraj od pana Ryszarda Szrama, że wrócił pan z Ukrainy, gdzie w miejscowości Równe odsłaniał pan tablicę ku czci pana babci i powiem szczerze, że trochę mnie to wzruszyło, dlatego że to są strony rodzinne mojej matki. Ona wychowała się w Klesowie, to taka mała wioska koło miejscowości Sarny, właśnie obwód, dzisiaj tak się mówi, pewnie przed wojną inaczej, Równieński. Równieński, tak. Znaczy konkretnie to było w miejscowości Sadowa, która wcześniej się nazywała Sienne. I to rodzinna miejscowość właśnie mojej babci, tak, tam była piękna uroczystość, podczas której były i występy muzyczne, i przemawiali różni goście zebrani stamtąd, byli, że tak powiem, samorządowcy lokalni, była też pani konsul. No, bardzo piękna, ładna uroczystość, podczas której właśnie wspominano o życiu babci, czego dokonała, że jest matką Solidarności. No i odsłoniliśmy tą tablicę poświęconą właśnie babci. Jest napisane zarówno w języku polskim, jak i ukraińskim na tablicy. Odśpiewano hymny naszych krajów. No bardzo, bardzo taka dostojna i piękna uroczystość była. Cała wieś się zebrała też. Podróżuje pan nie sam, podróżuje pan z ekipą filmową. Tak, konkretnie podróżuję z Jerzym Zalewskim, reżyserem filmowym, i kolegami tutaj. Są też z nami w studiu. Są z nami w studiu, tak. Marcin Zbroszczyk, który jest operatorem kamery, no i nasz kolega dźwiękowiec Jacek. Tak, podróżujemy, ponieważ Jerzy Zalewski no, znał się z babcią od czasów jeszcze swoich programów Pod prąd. I jeździł z babcią i dokumentował wszystkie jej wystąpienia, wszystkie uroczystości, w których brała udział, nawet razem z prezydentem. Zresztą do Smoleńska też miał lecieć, tylko niestety był na planie zdjęciowym. Historia, no może na szczęście. Znaczy na szczęście, przepraszam, źle się wyraziłem, tak. Tylko w tym kontekście, że musiał odmówić babci, bo babcia prosiła, żeby z nim pojechał, a ponieważ był na planie zdjęciowym filmu Historia Roya. I no nie mógł, po prostu nie mógł. No. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że ma bardzo dużo materiałów z babcią, z udziałem babci nagranych, i ponieważ tym bardziej, że jest rok 2019, jest rokiem Anny Walentynowicz, ustanowił to Sejm Rzeczypospolitej, i z uwagi na ogrom tych wszystkich materiałów, które posiada, jak i na no, nietypowe życie babci, no, postanowił zrobić taki duży dokument, półtora godzinny, kinowy dokument o życiu babci. Taki wstępny tytuł tego to jest Skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy. I pan tam występuje w roli troszkę narratora pewnie? Znaczy nie, to jest, jak tytuł mówi, tak, że skąd przychodzimy, gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy, jest to po prostu opis życia babci, no a że ja jako wnuk i jestem pewnym elementem życia babci, no to biorę w tym udział, przy czym my pojechaliśmy tam na Ukrainę pierwszy raz w 2013 roku z zupełnie innych powodów, ponieważ w ogóle babcia, lecąc do Smoleńska, znaczy jeszcze inaczej, pod koniec lat 90., gdzieś na pograniczu 90-2000, babcia, cała szczęśliwa, poinformowała nas, że odnalazła po ponad 50 latach swoją rodzinę na Ukrainie. Po ponad 50 latach rozłąki, ponieważ no, tam, gdzie była na służbie u takich panów polskich, teleśnickich, jako mała dziewczynka, została przez nich porwana. Jako darmowa służka po prostu przyjechali razem z tymi teleśnickimi na tereny Polski. Oni babci wmówili jako małej dziewczynce wtedy, że... W ramach repatriacji, tak? Nie. Oni uciekali przed wojną, ci zaleśnicy. Natomiast babci wmówili, że cała wieś została spalona, bo to było w innej wsi, ona, babcia służyła tam. I tak babcia trafiła do Polski. I była przez całe życie, przez większość życia była przekonana, że jej rodzina została wymordowana tam, w okolicach tego Równego. No ale tak się właśnie szczęśliwie złożyło, że po 50 latach ponad się odnaleźli, i babcia przed wylotem do Smoleńska, bo miałem okazję poznać jedną jej z sióstr, Olę, która przyjechała do Gdańska, do babci, bo jakoś babcia nie mogła wtedy pojechać na Ukrainę, bo co roku jeździła zazwyczaj.
do swojej rodziny. No i tam poznałem Olę. I babcia przed wylotem do Smoleńska poprosiła mnie, żebym jak wróci już z Katynia, to żebyśmy tam pojechali razem z siostrą i jeszcze kimś, bo chce całą rodzinę nam przedstawić, bo tam mówi, jest dużo nas, nie? Więc no, jak wiemy, już to się nie udało. To się nie udało, bo babcia z Katynia nie wróciła. Więc pojechaliśmy szukać korzeni już we własnym zakresie. Zrobiłem to, co babcia chciała zrobić. No i ze zdumieniem odkryłem, że mamy naprawdę bardzo dużą rodzinę. Jeszcze druga siostra babci żyje, wtedy jeszcze żyli bracia babci. No jest. Mam dwóch wujków, także jest. Nie wybierają się do Polski? Myślę, że nie. No, siostra babci Ola już tak zdrowotnie nie bardzo może. No i tam muszą się też opiekować. No, mają tam jakieś malutkie gospodarstwo, na którym pracują. Więc może w tej chwili nie, ale być może tak. Zresztą to Anatolij był tutaj już w Polsce, raz przyjechał do mnie. Więc tak, no był w Polsce. Ola była, teraz jeszcze trzeba tylko Kasię jakoś sprowadzić. To panie Piotrze, zapytam jeszcze, kiedy będzie można film zobaczyć? Wiadomo już? Kiedy będzie premiera? Tak, na urodziny babci 15 sierpnia tego roku. Dystrybucja w kinach. No miejmy nadzieję. Będziemy chcieli premierę zrobić tak. Znaczy film będzie gotowy, a nie wiem, czy się spotkamy z jakimiś problemami, utrudnieniami, bo to nigdy nie wiadomo. Teraz robimy film poświęcony braciom Kowalczykom, no to są straszne, ogromne problemy, żeby cokolwiek przeforsować tutaj jakoś nadal nikomu. Robicie, czyli kto robi? No Jerzy Zalewski robi ten film, to jest fabularny akurat ten film, no to przecież kinowy. Jest, no. Rozmawiamy w Opolu, dla nas no, to jest no, więc oczywiście. Przy czym to się przeplata też z losami Żołnierzy Wyklętych, ten drugi film, o którym mówię. Jego tytuł to jest Zdarzyło się w Polsce. No ale mimo wielu zmian i niby upadku komuny do tej pory, gdy się rusza temat zbrodni sowieckich, no to komunistycznych, no to jest niesamowity opór i tak jakby wszyscy nie chcieli o tym mówić, a przecież to jest ważne. Młodzież nie może, młode pokolenia nie mogą postrzegać tego czasu komunistycznego jako obrazu z filmów Barei, tak? To były bardzo trudne czasy, zbrodnicze czasy i musimy znać tą historię, bo bez znajomości własnej historii łatwo nas po prostu zmanipulować, skontrolować, przejąć, obalić, zrobić z nas niewolników, prawda? No chyba nie przez przypadek był moment, kiedy historia prawie zniknęła ze szkół. No tak. Ale wróciła, Bogu dzięki. Przypominam, że naszym gościem jest dzisiaj Piotr Walentynowicz. Panie Piotrze, co takiego się stało, że z okazji tej 9. rocznicy tragedii smoleńskiej akurat znalazł się pan w Opolu, a nie w jakimś dużym mieście? Bo obchody były przecież w całym kraju. Tak, były. W całym kraju były i w Gdańsku. A to jeszcze taką ciekawostkę dorzucę na temat sprawy, którą wcześniej poruszyliśmy, Ukrainy. Gdy wracaliśmy z Ukrainy tam dwa dni temu, mer miasta Dubno jakoś dowiedział się, że jesteśmy, poprosił nas na spotkanie, to było niemalże po drodze, zajechaliśmy. Okazało się, że tam również co roku, tak jak i u nas, każdego 10 co roku, 10 kwietnia, są również uroczystości organizowane przez władze miejskie, upamiętniające pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego i wszystkie osoby mu towarzyszące. No była to taka ciekawostka, o której nie wiedziałem, a bardzo tak zbudowała. No tak, tam szczęśliwie w kontekście nie ma żadnej polityki, tak jak u nas. No tak, poza tym myślę, Ukraina doznała, może jeszcze doznaje, jeszcze bardziej zniewolenia sowieckiego niż może i my. Więc oni nas doskonale rozumieją pod tym względem. Ale przepraszam, bo się zagubiłem. No, czemu Opole? A czemu Opole? No, ponieważ w Opolu już byłem kilkanaście razy. Mieszka tutaj mój przyjaciel serdeczny, Wiesiu Ukleja. Miałem okazję poznać też wspaniałego człowieka, pana Szrama, który jest szefem Gazety Polskiej, Klubu Gazety Polskiej. Miałem okazję kilkakrotnie spotkać się, rozmawiać z wojewodą. Jakoś tak, skoro za mnie zaprosili, to mówię, czemu nie, bardzo chętnie. Wygłosił pan prelekcję o
katastrofie smoleńskiej z perspektywy bliskich ofiar. Co pan powiedział? Znaczy, nie wszyscy mieli okazję posłuchać. Znaczy, no z perspektywy naszej rodziny, tak? Bo nie jestem mówić w stanie z perspektywy innych rodzin, no bo każdy jakoś inaczej to troszeczkę tam sobie przeżywa. No co powiedziałem, no tak ogólnie mówiąc, no to opisałem kilka jakby etapów, które następowały na przestrzeni tych 9 lat od katastrofy, jak one wyglądały, czyli od momentu niedowierzania, tak, czyli kiedy usłyszeliśmy, że coś się stało z prezydenckim samolotem, no to się wydawało niemożliwe poprzez okres no, takiego bólu, wiadomo, po stracie, ale jak i później no, pytania, ale co, dlaczego, jak? Później był okres no, niesamowitej ilości kłamstw. No to no właśnie, potem była polityka, która kompletnie przykryła żałobę. Dokładnie, dokładnie. I myślę, że to te rocznice, co są co roku, co upamiętniamy naszych najbliższych, no są bardzo ważne, ale myślę, że my jako rodziny to ten Smoleńsk przeżywamy każdego dnia i myślimy o nim, no, chociażby z racji tego, że nie wiemy. Nie wiemy jeszcze, nie ustalono dokładnie co i dlaczego. Wiemy natomiast jedno, że to, co do tej pory ustalono, to była jedna wielka, po prostu jedno wielkie kłamstwo. I myślę, że to sprawia, że nie możemy tej żałoby zakończyć. Ja mam też takie wrażenie, że niestety ta żałoba została wciągnięta w polityczne rozgrywki. I co roku właściwie widać, jak media te politycznie zaangażowane szukają bliskich ofiar katastrofy, takich, które będą wygłaszały tezy bliskie tym mediom. Tak. No to bardzo często się zdarza, nawet w tym roku na portalach internetowych znajdowałem takie wypowiedzi, jakby cytowane z ogromną satysfakcją przez dziennikarzy. No tak, ja tutaj nie będę akurat komentował, czy odnosił się do tego. Jeśli jakaś rodzina uważa, że to, co zostało zrobione przez poprzedni rząd i przez ekipę Millera, to solidne jest, no to jeśli wolą żyć w takim przekonaniu, no to niech żyją, proszę bardzo. Mimo, że już wiemy, że raport Millera jest wycofany, jest dokumentem nieobowiązującym, nieważnym. No ale jeśli komuś tak jest wygodniej, to w porządku. Ja uważam, że jestem winien babci to, aby tej prawdy dojść, bo gdyby to nas spotkało, to babcia by zrobiła wszystko i by nie spoczęła, póki by tej prawdy póki ta prawda by nie wyszła na jaw, tak jak walczyła o prawdę o Katyniu, tak by walczyła i o tą prawdę tutaj, więc mówię, jeśli komuś pasuje, w porządku, ale to nie daje im moralnego prawa, aby zabraniać innym dochodzenia do prawdy. No ta walka o pamięć cały czas trwa, mam wrażenie, że w tym momencie, no po tych zmianach, które nastąpiły, także politycznych, myślę, że tych zmian politycznych bez tragedii smoleńskiej także by nie było, bo to był taki moment, który w dużej mierze zmienił nastroje społeczne, tak? Obudził część opinii publicznej, część elektoratu. Wracają te kwestie polityczne cały czas, w tym roku, nie wiem jak pan się poczuł, widząc pierwszą stronę jednej z gazet z napisem "Kłamstwo smoleńskie". A to nie czytam tych gazet, nawet nie miałem okazji zobaczyć czegoś takiego, ponieważ no, cały czas byłem w podróży. Wie pan, po mnie to już, że tak powiem, spływa. Nie rusza mnie to w żaden sposób, bo no, spójrzmy prawdzie w oczy, tak? Przyłapaliśmy najważniejszych urzędników państwa polskiego na wielu kłamstwach. I tu mówimy nie o byle kim, ale o osobie w randze premiera, czyli Donald Tusk. Ewie Kopacz, która później była premierem. O tego opowiadała, że dochowano wszelkich starań, tak? Przy przewożeniu ciał do Polski, a wyszło jak wyszło. To nie jedyne jej kłamstwo. Nie tylko to przekopanie ziemi. Tych kłamstw było naprawdę bardzo dużo, ale myślę, szkoda marnować czas, żeby je teraz wszystkie przypominać, bo Donald Tusk równie wiele nakłamał. No ale to wszystko powychodziło dopiero później. No my wiedzieliśmy, tak, że kłamie. No skąd wiedzieliśmy? No bo mieliśmy dostęp, bardzo utrudniony dostęp do dokumentacji, która spoczywała w kancelarii tajnej prokuratury wojskowej.
więc nie można było stamtąd nic wynieść. Co więcej, kazano nam podpisać takie oświadczenie, że jeśli upublicznimy jakiekolwiek informacje z tych, co tam znajdziemy, to grozi nam kara więzienia. Czyli do wiadomości własnej tylko i wyłącznie. Tak jest, ale no to akurat to, czy ja i tak mówiłem, przy czym to opowiadałem, to, co tam widzieliśmy, co tam znaleźliśmy w tych dokumentach, ale to nie ma znaczenia, ponieważ nie miałem żadnego dowodu, który by to wykazał, tak? Więc bardzo łatwo z nas było zrobić wariatów, oszołomów, prawda, sekciarzy, którzy tam wierzą w UFO. No, religia smoleńska, tak? Tak, to było tak. Takie określenie. Więc no to kłamstwo, albo sekta smoleńska. No, więc to kłamstwo było dość mocno opatrzone poprzez instytucje państwa polskiego. Premier kłamie, a wszystkie inne instytucje robią wszystko, aby to kłamstwo nie wyszło na jaw. No tak to wyglądało. No i tak, no ta polityka, tutaj politycy zrobili wiele zła, bo tak naprawdę to ci politycy właśnie poprzez Smoleńsk doprowadzili do podziału w narodzie, do jakiejś chorej, wręcz zaciekłej nienawiści wobec ludzi, którzy po prostu szukają prawdy. No to bo myślę, nikt nie ma wątpliwości, że to była robota ówczesnej ekipy rządzącej, bo to w końcu im zależało, aby ich kłamstwa nie wychodziły na jaw. Więc to oni prowokowali te sytuacje i wszystkie takie no, obraźliwe nazwy wobec osób, które po prostu chciały dochodzić prawdy. Gdyby to nie było kłamstwo, no to co by im przeszkadzało? A szukajcie se przecież, prawda? A tutaj robiono wszystko, aby ograniczyć nam maksymalnie możliwość działania. Przed nami trzecia i ostatnia część rozmowy z Piotrem Walentynowiczem. Panie Piotrze, został pan przez rosyjską prokuraturę, która prowadzi to mozolne, ślimaczące się śledztwo od wielu lat, uznany za... Pokrzywdzonego. Pokrzywdzonego w ich rosyjskim śledztwie. I co to oznacza w praktyce? No to oznacza w praktyce, że przy pomocy mecenasa możemy zapewne po wielkich bojach, ale uzyskać dostęp do akt rosyjskich. No i mimo przyznania mi tego statusu, no to jest też taka bardzo przykra sprawa, ponieważ no byłem w prokuraturze krajowej, w której no też taka ciekawostka, gdy likwidowano prokuraturę wojskową, no to było bardzo istotne i to było bardzo potrzebne, ponieważ prokuratura wojskowa była właśnie tym elementem, który uniemożliwiał dochodzenie prawdy. Tam były pochowane dokumenty, zdjęcia, których rzekomo nie było, dokumenty, których rzekomo nie było. To wszystko się znalazło, gdy ich zlikwidowano. Lecz niestety tam parę osób z tych prokuratorów wojskowych zatrzymano w prokuraturze krajowej i się zajmują tymże śledztwem. Pytaliśmy ministra kiedyś Macierewicza na spotkaniu, dlaczego tych ludzi, którzy ewidentnie działali na szkodę śledztwa, przytrzymano. No, pan minister mówił, że no, wytłumaczył nam, że jest to niezbędne, ponieważ no, oni powiedzmy w jakiś sposób mogą pomóc dojść do pewnych rzeczy, bo skoro brali udział w utrudnianiu, no to mogą ułatwić pewne rzeczy. No ale to jest takie założenie odważne, bym powiedział. Takie odważne dosyć, no ale rzekomo, że to są żołnierze, więc oni rozkazy będą wypełniać. No niestety ministra odwołano, a ci ludzie tam zostali. Natomiast z czym to ma związek? Z moim niepokojem ogromnym. Odnośnie obecnej sytuacji, ponieważ gdy otrzymałem już ten status pokrzywdzonego od Federacji Rosyjskiej, gdy pojawiła się możliwość zadziałania czegokolwiek, no to będąc w prokuraturze, gdzie oni tą informację i tą dokumentację ze strony Federacji Rosyjskiej o moim statusie otrzymali i przez ponad chyba półtora miesiąca nic mi o tym nie powiedzieli. Zazwyczaj to mailują, dzwonią, no jakoś ta informacja przeleżała u nich. To jest jedno, co mnie niepokoi. Dwa, na dzień dobry zostałem poinformowany, że oni w żaden sposób nie mogą mi pomóc, nawet tłumacza załatwić, nic. No to myślę, to nie w tą stronę chyba zmierzamy. No i trzecia sprawa, bardzo ważna dla mnie i dla mojego taty, i my tego nie odpuścimy. Chcemy coś wyjaśnić. Jedną rzecz, związaną tylko i wyłącznie z naszą rodziną, z naszą babcią. Poprosiłem pana, nie pana, ale poprosiłem, będąc w prokuraturze, o spotkanie z prokuratorem Pasionkiem, którego zresztą wielokrotnie broniłem w mediach, gdy ataki na niego się pojawiały, no celem właśnie, bo jest on osobą, która może zadecydować, że to co chcemy z tatą, no po prostu będzie wykonalne, tak? No natomiast, no ale co się okazało? Miało być, że w przyszłym tygodniu, później zadzwoniono do mnie, że za następny tydzień,
Jesteśmy na momencie takim, kiedy minęło już pół roku i pan Pasionek, mimo swych wielkich deklaracji o chęci współpracy, pomocy, że jest dla nas, no nie raczy się odezwać. No my tego nie odpuścimy. Ktokolwiek nie będzie prokuratorem w prokuraturze krajowej, my tą sprawę musimy dokończyć, bo chodzi konkretnie o babci sprawę, nie o aspekty całego śledztwa, konkretnie o babcie. Więc no cóż, przez te 9 lat uzbroiliśmy się w cierpliwość, to poczekamy jeszcze troszkę, ale błędne jest założenie prokuratorów, którzy myślą, że my to zostawimy. Czy że was przeczekają, tak? Tak, to im się nie uda. Panie Piotrze, ostatnio usłyszeliśmy, że gdzieś tam w tym naszym postępowaniu pomagają eksperci brytyjscy, między innymi. Między innymi, tak. Ma pan wiele... jakieś nadzieje z tym związane? No tu szczęśliwie są to eksperci zewnętrzni, tak? Ich nigdy nie można oskarżać o to, że no tak, oni są tu stronniczy. Tak, no nie mogą przypisać, że Antoni Macierewicz przekupił ekspertów na całym świecie, tak? No to już taka brednia, to nawet i czytelnikom wyborczej nie przejdzie. Tak, no oczywiście, no czekamy na te wyniki, one spływają, już spłynęły przecież teraz, niecałe 2 tygodnie temu chyba przyszły ekspertyzy z laboratorium chyba w Szkocji czy skądś, gdzie dokonano, gdzie przesłano wyniki, z których jasno wynika, że na wszystkich przebadanych częściach znaleziono ślady materiałów wybuchowych, tak. Więc to mnie też martwi, czemu ta informacja no, nie przebija się w mediach. No niektóre media o niej pisały. Niektóre pisały, no ale to myślę, że w obliczu takiej ilości kłamstw, które do tej pory były prezentowane, jedna krótka wzmianka to chyba troszeczkę za mało mi się wydaje, żeby zwalczyć kłamstwa, które powtarzane wielokrotnie stawały się dla niektórych prawdą. No i właśnie może w tym problem, tak, że każda informacja, która jest sprzeczna z tym takim dogmatem przyjętym przez no, chyba większą część opinii publicznej, no, nie przebije się, tak, bo ludzie odruchowo w nią nie wierzą, niestety. No tak, ale jeśli ona pojawi się raz i zniknie, no to ja nie wiem, uważam, że powinna być w ogóle konferencja jakaś prasowa zorganizowana, w której jakieś chociaż informacje by się podało, że bo tak odnosimy wrażenie, że stoimy w miejscu, przynajmniej my jako rodziny, znaczy ja jako rodzina, ponieważ, no tak. Ale też nie wiecie do końca, jak to postępowanie wygląda, prawda? Nie, no oczywiście, no mamy świadomość skali jakiej działań, jakie podjęto i mamy świadomość, że nie wszystkie wyniki spłyną od razu. No jednakże jakieś informacje, które by były przedstawione tak, że jest wiadomo, dlaczego to jest takie ważne? Bo to jest ważne dla każdego z nas, który o tą prawdę walczył, dla nas rodzin, jak i dla wszystkich ludzi, którzy nie tyle co wspierali nas, ale oni walczyli razem z nami o tą prawdę, upamiętniając naszych najbliższych, organizując miesięcznice, organizując rocznice. Oni, ci ludzie, którzy z nami ramię w ramię dochodzili, żądali tej prawdy, oczekują tych informacji, bo no, czekają na nie. Po prostu czekają i to się nie może odbyć w formie krótkiej wzmianki prasowej, tak? To powinna być jasna, czysta informacja, która w wiadomościach będzie powtarzana, w każdych wiadomościach, przynajmniej przez ten jeden dzień, że słuchajcie, tutaj jest taka i taka sprawa, przyszły wyniki z takiego i z takiego laboratorium, które wskazują to i to. Przypomnieć przy okazji, że raport Millera jest dokumentem nieważnym. Przypomnieć jeszcze parę innych rzeczy. No, 5 minut naprawdę przy każdym wydaniu wiadomości zrobiłoby o wiele więcej dobrego niż jakiś tam skrót na pasku. To panie Piotrze, ostatnie pytanie. Myśli pan, że poznamy kiedyś wszystkie fakty? Ja nie mam żadnych wątpliwości co do tego. Musimy je poznać, bo sobie nie wyobrażam, żeby mogło być inaczej. I myślę, że my ludzie, którzy, nie tylko rodziny, ale ludzie, którzy upamiętniamy tych wszystkich wspaniałych ludzi, którzy zginęli w tejże katastrofie, no nie pozwolimy na to, aby czegoś nie wyjaśniono, bo jesteśmy to winni naszym bliskim. Tak, myślę, że pamięć, dla samej pamięci, upamiętnianie dla samej pamięci, no jest trochę bez sensu. Z tego upamiętniania musi coś wynikać, tak? Przede wszystkim musi wynikać prawda. Jeśli mamy wstawiać tych ludzi jako wzorce dla młodego pokolenia, no to musimy powiedzieć temu młodemu pokoleniu, co się stało.
Jeśli tej prawdy nie dojdziemy, to co powiemy? Naszym gościem był dzisiaj Piotr Walentynowicz. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Loża radiowa.